Oglądacie Państwo Cafe Silesia, do walentynek zbliżamy się wielkimi krokami, czas leci bardzo szybko, proszę pomyśleć, dżentelmeni, o prezentach, a panie w sumie też, bo to niech to będzie święto takie równouprawnione, że panie panom też jakiś prezent dedykują wtedy, najważniejsze jest to, żeby spędzać razem, a razem, żeby dobrze się bawić, można na przykład razem coś ugotować, albo zostać zaproszonym na taką kolację i o tym teraz będziemy rozmawiali. Pani Magdalena Jaworska, Origami Projekt, dzień dobry. Witam serdecznie. No więc właśnie, jak to jest, bo każdy mężczyzna ma zagwozdkę, sam powinien coś przygotować dla swojej wybranki. Sam powinien coś ugotować, ale ma dwie lewe ręce. A i książka kulinarna zbyt daleko stoi. Powiem tak, jeżeli chodzi ogólnie o walentynki, tak, no, to jest bardzo fajna okazja do tego, żeby coś albo samemu ugotować, albo, że tak powiem, panowie, którzy nie do końca sobie radzą w kuchni. Czyli większość. Czyli większość, dokładnie. mogą, że tak powiem, wybrać z tego inaczej. Na przykład zaprosić, tak, swoją wybrankę do jakiejś fajnej restauracji. Aha. Powiedzmy w tygodniu, nie mają czasu wyjść. Więc walentynki są całkiem niezłą okazją. Ale jeżeli już ktokolwiek chciałby się skusić, tak, na ugotowanie czegokolwiek, warto pamiętać o tym, żeby użyć odpowiednich składników. No właśnie, jakie to są składniki? Bo tak jak wspomnieliśmy, że mówimy w kontekście panów, może za chwilę też o paniach, natomiast panowie tych składników nie wyróżniają zbyt wiele. No nie wyróżniają, nie wyróżniają. Ale w każdym bądź razie można sobie przygotować coś tego typu. Są takie, pięknie się to nazywa, afrodyzjaki w kuchni. No to idealnie się to, idealnie proszę. Się to właśnie łączy z walentynkami, tak? Kiedy jest ten moment zakochania, motyli w brzuchu, więc fajnie jest coś takiego ciekawszego przygotować. Jednym z takich afrodyzjaków, powiedzmy, są szparagi. No to proste, to rozpoznajemy. Tak, rozpoznajemy, tylko też nie do końca wiemy, z czym możemy je łączyć. Bo no same z czym? Powiedzmy z kaczką. Świetne rozwiązanie. My to podajemy w restauracji, naprawdę jest rewelacja. Przygotowanie kaczki trochę problematyczne. Ale powiedzmy, filet z kaczki już jest zdecydowanie prostszy do przygotowania, prawda? Drugim takim fajnym afrodyzjakiem, powiedzmy, nie wiem, może być, nie do końca wszyscy wiedzą, zwykła bulwa, seler. O. Kojarzy nam się raczej tak śmiesznie. Średnio, średnio i tak śmiesznie, natomiast ma w sobie takie składniki, które, no, że tak powiem, pomogą nam również przy oziębłości kobiety. A, czyli seler? Tak. Mamy kaczkę ze szparagami. Tak, dokładnie. A seler jako sałatka, czy też w każdej formie. Aha. W każdej formie. Może być jako sałatka, może być jako dodatek do dania. W każdym bądź razie, no, ma to coś, co, że tak powiem, pomoże w ciekawszych rozwiązaniach po kolacji. No dobra, no to już tam nie wnikajmy, bo program jest o tej godzinie, a nie o innej. Natomiast każdy sobie tutaj może tak, dowolnie interpretować. Dokładnie. Banany też wyczytałem, że... Tak, banany to już bardziej tak na deser. Aha. Natomiast sam banan tutaj znowuż, kurczę, nie ta godzina antenowa. Chodzi natomiast o kształty banana, rozumiem. Też. W każdym razie banan świetnie komponuje się z czekoladą. Aha. A jak wiadomo, czekolada posiada takie właściwości, takie składniki, które już same w sobie, tak, pobudzają w nas szczęście. Endorfiny się wydzielają. Dokładnie. Hormony szczęścia. Czyli banan bardziej na słodko i tak, to już jako ta puenta, creme de la creme. Ostrygi. I podobno, że Casanova zjadał 50 na śniadanie, no i potem działo się, zjadał. To się działo. I dlatego jest ta jego legenda, tak, że był wielkim właśnie Casanovą. Tak więc ostrygi. Ostrygi możemy podawać same w sobie, tak, sauté. Aha. Z sokiem z cytryny albo z sosem tabasco, czyli coś bardziej na pikantno. Pikantne dodanie. Dobra, wracamy do rozmowy za moment. Drodzy panowie, drogie panie, za chwilę dalsza część menu. Warto posłuchać, już namiastka tego była, także już wiadomo, że warto. Bądźcie z nami koniecznie. Za chwil kilka. Patryk Swayze u nas w Cafe Silesia. No szkoda, że tego artysty już z nami nie ma, ale takich kawałków na pewno nie zabraknie w tym okresie przedwalentynkowym. Chodzi o to, żeby troszeczkę rozgrzać namiętności u państwa w domach. Mam nadzieję, że nam to wychodzi. Pani się nie śmieje, pani Magdo, bo tak właśnie ma być. Projekt Origami, pani tak. Magdalena Jaworska. Mówimy o tym, że przez żołądek do serca. Niektóre składniki już podaliśmy. Tak. Kto był z nami, ten wie. Natomiast zostało nam jeszcze kilka na tej magicznej liście. To bardzo proszę. Pani jest ekspertem. Kolejnym takim składnikiem jest awokado. Aha. Czyli taki niby zwykły owoc. Natomiast miąższ, z którego się składa to awokado, tak, jest o tyle fajny, że również pobudza zmysły. Mhm. Awokado również jeszcze, że tak powiem, w jego skład chodzi tłuszcz. Tylko to nie jest ten tłuszcz, który nam się kojarzy, taki niezbyt fajny, tylko ten taki lżejszy, że tak powiem. Natomiast bardziej pomaga nam później, że tak powiem, spalić energię w sypialni. Aha, czyli kolejny afrodyzjak. Awokado, państwo notujecie. Chili. Tak, chili. No sama nazwa już chyba wskazuje, to ostre, tak? Ostre podobnie. Chili jest ostre, więc po ostrym chili może być ostra, fajna zabawa. Więc tutaj jeszcze dodam jedno, to rzecz bardzo istotną, gdzie chili, że tak powiem, zawiera składniki, tak? Jest bardzo palący. I dzięki temu automatycznie w organizmie, już tak jest udowodniono, że wyzwalają nam się wtedy endorfiny. Aha, czyli nie tylko czekolada, ale i chili również. Tak, dlatego nawet też mamy fajne... Właśnie. Dokładnie, jest połączenie czekolada z chili, tak? Mhm. Nawet są takie herbaty. My powiedzmy taką też serwujemy w restauracji, gdzie jest czekolada z chili i klienci sobie to bardzo chwalą. Klasyka gatunku, truskawki tak. I szampan, znane z różnych filmowych uniesień. Tak, już Pretty Woman, tak? Zapoczątkował ten film, że faktycznie truskawki i szampan jest to afrodyzjak. Bąbelki uderzają do głowy, truskawka...
wiadomo, sama w sobie. Aha, różne składniki wymieniliśmy, ale to powiedzmy podstawa tego, że coś tak, można z tego skonstruować. Taki prosty przepis za 5-12, jak ktoś zacznie? Mhm. Powiem tak, krewetki. Aha. Owoce morza, tak? Owoce morza zawsze będą afrodyzjakiem. I można przygotować bardzo proste krewetki, powiedzmy na białym winie, na pietruszce i na czosnku. Z reżyserki było pytanie, dlaczego one są gumiaste. Powiem tak, bo są za długo przetrzymywane na patelni, tak? I trzeba pamiętać o jednym. Dajemy krewetki, jeszcze masełko do tego. Więc... Najpierw, tak? Patelnia, tak, masło, tak. Masełko, rozgrzewamy. Krewetki, wrzucamy na masełko. Razem z ogonkami, tak? Nie urywamy ich przedtem. Powiem tak, różnie to bywa, lepiej urwać, bo, że tak powiem, smażone na patelni, później i tak one zostają, prawda? Są obgryzione. Natomiast potem to podlewamy winem i pamiętajmy o czymś rzeczą najważniejszą. Wszelkie przyprawy dajemy na sam koniec, żeby wydobyć tylko tą esencję i aromat. I żeby ich nie przetrzymać na patelni. I żeby ich nie przetrzymać na patelni. Bo gumiaste. Bo są wtedy gumiaste, no dokładnie. Dobra, czyli przepis na krewetki, drodzy Państwo, na zakończenie. Ale zanim się jeszcze pożegnamy, to mamy dobrą informację dla naszych telewidzów, bo jeżeli ktoś się skusi i weźmie udział w naszej zabawie, to będzie mógł się wybrać do Państwa do restauracji i japońskich specjałów spróbować. Spróbować, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Aha. No to zrobimy tak, że drodzy Państwo, kto pierwszy, ten lepszy. kafesilesia@tvs.pl. To jest adres mailowy kafesilesia@tvs.pl. Sushi proszę wpisać. No i będziemy mieli zaproszenie do restauracji Origami. O pewnej wartości nie zdradzę, niech to będzie niespodzianka dla osób, które zdecydują się. Oczywiście, dziękuję tak. bardzo serdecznie. Dziękuję. Miłych walentynek życzę. Wzajemnie. Udanych walentynek dziękuję i bardzo. Tych motyli w brzuchu, żeby były przez cały rok, a nie tylko raz w roku. Dobrze. Samymi motylami się człowiek nie naje, także panowie już wiecie, co macie swoim partnerkom ugotować.